Spotkanie prawdziwej poezji z muzyką. Ja tego nigdzie już później nie słyszałem. Cold Wave, po angielsku zimna fala. Nurt muzyki rockowej wyrastający z estetyki punk rocka, zrodzony pod koniec lat 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Opierał się na wyeksponowanym rytmicznym brzmieniu perkusji i basu, wspomaganymi mrocznymi partiami gitary, rzadziej instrumentów klawiszowych czy saksofonu. Niepokojące i często nihilistyczne teksty zespołów zimnofalowych traktowały głównie o przemijaniu, kruchości ludzkiej egzystencji czy daremności ludzkich poczynań. Zimna fala cieszyła się szczególną popularnością w Polsce. Był to jeden z najczęściej reprezentowanych nurtów na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie. Połowa lat 80. to czas aktywności następujących polskich grup spod znaku Cold Wave. Varieté. Nasze palce nie sięgają się już na to wszystko, wszystkie dni. Nie zmienimy. Potem, kiedy miłość przeniosła się do Bydgoszczy z próbami, zaczęliśmy grać dużo prób z Tomaszkiem Gwincińskim i graliśmy te próby w tej słynnej muszli tam w parku, wiesz gdzie właśnie. To wtedy, idąc na próbę w takiej uliczce jakiejś takiej parkowej, w takiej drożce parkowej, spotkaliśmy takiego chłopaka, takiego, który wyglądał jakby był takim małym, dorosłym, francuskim dzieckiem niegrzecznym. Taki mały enfant terrible, z takim bardzo niskim głosem. Chwilę rozmawialiśmy, ten on zamienił z nim trochę słów, ja podałem mu rękę, on że Grzesiek, ja że Mikołaj. Pamiętam to jak przez mgłę. I potem to było coś takiego, oni powiedzieli, słuchaj, dotyczyło to jakiegoś nagrania, że zginęła taśma z nagraniem albo płyty, czy... Już nie pamiętam tego dokładnie. I ten chłopak zwany Grześkiem sobie poszedł, a Rychu mówi, czyli Tymon, wiesz kto to jest? Ja mówię, nie mam pojęcia. To jest wokalista słynnej grupy Varieté.
ten Grzegorz cały czas, kiedy o nim myślę, to zawsze jest to coś takiego miłego i coś, co przypomina mi o pozytywnych zdarzeniach z mojej wczesnej młodości. Bo teksty miał rewelacyjne, wiesz, ja potem, tak jak powiedziałem, zmieniłem się, ale nie pamiętam, w którym to było, jaki był tytuł utworu, ale wers, klaszcze w dłonie, by było mnie więcej, to, że to jest geniusz. No. Coś tak przepięknego, w czymś, w tym jednym zdaniu jest zawarta cała, tak naprawdę, cała filozofia chęci bycia popularnym, chęci występowania, chęci bycia akceptowanym, no kupowanym generalnie rzecz biorąc, na takiej zasadzie. Klaszcze w dłonie, by było mniej więcej. U mnie było tak, że faktycznie pierwsze były wiersze, ale pomyślałem sobie od razu na początku, jak zacząłem pisać, że forma, która jest związana z pisaniem wierszy, czyli sposób prezentacji tego medium, czyli wieczory autorskie, ten cały ceremoniał związany z pisaniem, z jakby funkcjonowaniem jako poeta, jest trochę martwy. Ponieważ miłość do muzyki była miłością równoległą, pomyślałem sobie, że połączenie tych dwóch form daje o wiele większe możliwości i jest tutaj, są spełnione jakby dwa elementy. Z jednej strony jest przekaz, który niesie tekst, a z drugiej strony ta cała sfera metafizyczna, która też wpływa jakby od strony muzyki. Jeżeli chodzi o samo połączenie poezji z muzyką, to chyba na nikim konkretnym się nie wzorowałem. Były oczywiście kapele, które w tym czasie, wiesz, kiedy zaczynaliśmy, były kapelami bardzo inspirującymi. Była też poezja, która mi się w tym czasie podobała. Natomiast generalnie o takich inspiracjach precyzyjnych trudno powiedzieć. Grzegorz był tam zawsze. I to właściwie warietę to on stworzył i on je tworzył. I on w zależności od swoich twórczych, artystycznych wizji dobierał sobie muzyków i taką muzykę robił. To tak osaczało. Oczywiście to wpędzało w głęboką depresję, bo teksty Grześka nie są wesołe, ale ta depresja nie była samobójcza. Ta depresja właśnie powodowała najwspanialszą rzecz, jaki artysta może oczekiwać przy odbiorze swoich rzeczy, czyli po prostu zastanawiania się nad własnym życiem. Teksty Grześka dla mnie były zawsze takim dowodem na to, że poezja, jak spotka się z odpowiednią muzyką, tworzy niesamowicie wybuchową mieszankę. Niesamowicie wybuchową mieszankę, ponieważ to nie jest przypadek, że teksty Grześka wychodzą w tomikach jako po prostu poezja. To od początku, słuchając warietę, można było sobie pomyśleć, czemu tego nie mogę w księgarni kupić, tak? Czyli to trochę był inny przekaz z emocji, aniżeli w przypadku tych wszystkich innych zespołów, bardziej emocjonalnie rzucających z siebie to, co się tam działo. Tu były bardziej zaawansowane, bardziej ambitniejsze podejście do tej materii tekstowej i myślę, że z tego ten zespół został zapamiętany gdzieś tam. Zresztą lider chyba cały czas to kontynuuje. Od początku pisał teksty i te teksty aranżował na zespół, bo tak mógłbym powiedzieć. Oni na początku chyba tworzyli wspólną muzykę, potem to już te kreacje były indywidualne. Natomiast zawsze to były teksty Grzegorza. Grzegorz to były teksty bardzo poetyckie. Od początku to były bardzo teksty poetyckie, które broniły się same.
i czy teksta, które właściwie mówiły o wielu rzeczach, mówiły o tym, co jest w życiu człowieka najważniejsze. I takie te teksty Grzegorza zawsze dla mnie były. To warietę, które ludzie słyszeli na koncertach i którego słali z płyt, z którymi były perypetie przyszłe niesamowite z ich wydawaniem. To jest inne warietę, to jest warietę żywe, pulsujące, to jest warietę, które nikomu nie kojarzy się z zimną falą i jakimiś nastrojami dekadenckimi. Nie znajdziesz drugiego takiego zespołu, który brzmi podobnie, który ma podobne teksty. Więc no chyba to, co charakteryzuje muzykę warietę, to, że ona jest głęboko mistyczna. Jest transowa, do tego są mądre, przemyślane teksty poetyckie. Nie mam żadnych wątpliwości, że teksty warietę to jest poezja. To nie jest wytwór typowy dla polskiego tekściarstwa, które napędza się jakimiś tautologiami, jakimiś bzdurnymi idiomami popowymi, przemyca myśli, które tak naprawdę nic nie znaczą i odkrywa je pod płaszczykiem bardzo melodyjnych refrenów. Pokazywało zupełnie coś innego, taki żywioł życia. I to było niesamowite, bo się wymykało, jak mówię, to jest pierwsza sprawa, jeśli chodzi o tłumaczenie fenomenu warietę, wymykało się takiemu prostemu podziałowi. Albo ci, którzy mówią nie, używając muzyki w latach 80., mówią to w sposób brutalny, jednoznaczny i są agresywni muzycznie i to wszystko można pod takim hasłem punk umieścić. Albo to są ludzie, którzy już dają sobie spokój, jeśli chodzi o społeczne widzenie i opisywanie świata. I to jest właśnie zimna fala. I to są zespoły takie jak Joy Division, Bauhaus czy The Cure, które inspirują też cały osobny nurt. A ta warietę nie jest ani tu, ani tu. Poezja, bardzo dobra poezja i co tu dużo gadać, tam odbiorca, no. Po prostu chodzi o to, czy człowiek wrażliwy taką płytę weźmie do ręki. Jak koncert, który zresztą, którym dałem tytuł z jednego z tekstów Grześka Kazimierczaka, ten koncert się nazywał Pod powierzchnią gra cygańska muzyka. I ukradłem mu tą linijkę bez jego zgody, bo właśnie w tych latach te zespoły, te zimno-nowo-falowe były pewną potęgą intelektualną i muzyczną. To była taka siła myśli, że tak jak się legendą jest paryska kultura Giedroycia czy parę tego typu wydawnictw, ja jestem przekonana, czas to potwierdza, że to co oni wtedy robili w muzyce, w tekstach, że to jest taka sama potęga, że są to teksty, które są najwyższego lotu poezja, jednocześnie z ogromnym ładunkiem intelektualnym. I właśnie dlatego pod powierzchnią gra cygańska muzyka. Ale jak się przypatrzeć tekstom Kazimierczaka, doskonale widać, że one mają strukturę wiersza. Nie są typowymi piosenkami, nie ma w nich refrenu, przynajmniej bardzo rzadko występują refreny. Poza tym zwrócić należy uwagę na klimat tych tekstów. Jest bardzo mroczny. Dzisiaj lato w żółtych wężach, żadnych ruchów powietrza. Flagi tańczą przy drzewcach, wszyscy mają równy wiatr.
więcej światła trzeba i coraz wyższych chwał. Moja metoda twórcza jest taka, że staram się, żeby osiągnąć taką sytuację, która jest olśnieniem, która jest takim czymś, że wyłączam się absolutnie z rzeczywistości i staram się tylko po prostu przyjmować to, co do mnie wpłynie, absolutnie bez udziału mózgu, bez udziału świadomości. I wiem, że takie teksty, takie zbliżenia do źródła, takie teksty, które są tym, co przed chwilą jeszcze nie wiedziałem, że we mnie jest, że one są po prostu najlepsze. I czasami zdarzają się takie momenty, że właśnie coś takiego się zdarza, że czujesz, że jeżeli się wyłączasz, to nagle wszystkie sznurki tego świata jakby trzymasz na chwilkę w swojej ręce. I to są momenty olśnień i one się zdarzają. I one są rejestrowane przeze mnie. Czuję, że to nie ja piszę, a potem oczywiście w momencie jakiejś edycji tego, co się robi, się po prostu, wiesz, wykreśla te rzeczy niepotrzebne. Natomiast generalnie myślę, że najważniejsze w pisaniu jest to, żeby potrafić się wyłączyć i potrafić złapać te momenty, które są, wiesz, czymś ponad to, co w danym momencie, wiesz, myślimy i jesteśmy w stanie jakby... Chodzi o to, żeby rozumowo nie podchodzić do tych spraw. I to były teksty, które były po prostu kawałkiem solidnej poezji. Wolę teksty Grzegorza niż Morrisona. Jest to szczera poezja, po prostu wzięta z życia, z ulicy, wzięta z domu, ze żłobka, ze szkoły, z kina. Po prostu no, życie. Tak sobie to skonstruował Grzej, że robi to naprawdę dobrze. Przede wszystkim jeśli chodzi o teksty. On się dla mnie rozwija w ten sposób, że wyrasta z takiego pogrążającego, mrocznego klimatu, który jest obecny w tekstach, który do mnie przemawiał, kiedy byłem nastolatkiem. Później zaczyna się dystansować do owych mroków, przechodzi do takiego zdystansowania, a w rezultacie ostatniej płyty wydawnictwa to jest dla mnie pewna afirmacja życia. Taka nieagresywna, nie ekstatyczna, ale jakaś tam. Oswojenie się ze światem, ale nie w tym tego samego znaczeniu. Autor tekstów jest realistą, nie jest ani cynikiem, ani naiwniakiem. I to mi się bardzo podoba i zauważyłem też, cały czas trzymam się motywu tekstów, że te teksty, ich zmiana towarzyszyła mniej więcej temu, jak u mnie zmieniał się stosunek do świata. Najważniejszy, mi się wydaje, jest moment, kiedy to się spotyka. Kiedy się spotyka, wiesz, muzyka z tekstem. I nagle zaczynasz, wiesz, dopasowywać ten tekst do muzyki w ten sposób, że zaczynasz go śpiewać, recytować. I nagle pojawia się ten moment, że widzisz, że po prostu tak, że nagle ten tekst zafunkcjonował z muzyką i jest tu wartość jakaś dodana, że ten nagle tekst, który jest tekstem, plus ta muzyka, która jest muzyką, nagle łączą się w ten sposób, że po prostu jest jeszcze trzecia wartość, która po prostu, wiesz, mówisz, o, to jest to. To jest to, nie wiedziałaś kiedy, nie wiesz kiedy to się zdarzy, nie wiesz jak to się zdarza, ale to się zdarza, że nagle jest to jedność i wiesz, że ona jest, kurwa, mocna, prawdziwa, autentyczna i to jest właśnie to. Drugim takim zasadniczym tonem jest też kreacja głównego bohatera. Ja nie mam wątpliwości, że to jest sam Grzegorz Kaźmiecza, który w swoich tekstach postanawia się dzielić swoimi frustracjami, pasjami, lękami, przedstawić tym samym jakiś kawałek, mówiąc banalnie, siebie. To jest taki
najlepszy w Polsce zespół, można powiedzieć, poezji śpiewanej, jakbym to tak nazwał, bo to jest dla mnie zespół poezji śpiewanej. I uważam, że gdyby nie zajmował się muzyką, byłby poetą troszeczkę innego pokroju. Czy to jest, jakbym miał opisać obrazowo, to klaskanie to jest takie sarkastyczne, bardzo wolne klaskanie. Takie z ostatniego miejsca widowni. Jakaś próba ośmieszenia tego, co się dzieje na scenie. Coś jeszcze? Pamiętam, że trochę przemieszkiwałem wtedy u gwizdkę i zadzwonił do mnie Dorn i mówi tak: słuchaj stary, przyjadę po ciebie wózkiem i będziemy mieli próbę, super stary, będziemy grali razem, nie? I to był Dorn i po prostu jak tego gościa poznałem, to się wzruszyłem po prostu, bo zobaczyłem kogoś tak słodkiego, który Dorn wtedy przypominał, nie wiem jak teraz, smoka po prostu Wawelskiego z jakiegoś rysunkowego filmu, który wiesz jakiego, nie? Jaki to jest film, pomóż mi. No i po prostu... I potem mówi, Miśku, mówi super, będzie gicio, nie? I jakoś tak poczułem takie totalne bezpieczeństwo. W dłonie by był z takim patosem, wiesz, i po prostu to jest prawda, to jest prawda, to jest prawda. Bieganie po polach po prostu za zajściami, to było też piękne. Nie, także Grzesiu, podziękuj mi, bo... Cześć zespołu Varieté, jestem fanem tego zespołu. Na pewno wiele zawdzięczam po prostu temu zespołowi. To zespół, który w historii polskiego rocka już funkcjonuje w encyklopediach i w annałach pozostanie i muzyka ta jest niepowtarzalna. Grzegorzem grał mój kolega, który mieszkał w tym samym bloku, dwie klatki obok, Tadziu Kołecki. I w zasadzie, ponieważ Grzegorz z Tadeuszem chodzili do jednego liceum, znali się, więc zaczęli razem próbować coś. Powstała jakaś formacja. Z takim trochę enigmatyczną nazwą Zaj, Zaj, Zaj.
No i któregoś pięknego dnia przyszedł Tadeusz z Grzegorzem do mnie do domu, przynieśli nagrania, wtedy jeszcze pamiętam na taśmie szpulowej. Zupełnie inna muzyka niż do tej pory ja słyszałem, co mnie trochę zaciekawiło. No i tak się złożyło, że zbliżał się koniec roku szkolnego i Tadeusz planował w ogóle wyjazd na studia do Krakowa. No i zaproponował zastępstwo w postaci mojej osoby. I tak się zaczęła moja historia z zespołem wtedy jeszcze Zaj, a później Varieté. Próby mieliśmy fajne w takim domu kultury Modlaczek. Dosyć jak na tamte warunki ekskluzywny budynek. O tyle pan dyrektor tego domu kultury, Marek Stankiewicz, poszedł nam na rękę, że mogliśmy sobie przebywać w tym domu kultury sami. Z zespołem Varieté spotkałem się na początku lat 80., chyba to był rok 81, w drugi się nie pamiętam, kiedy postanowiliśmy, że do Domu Kultury na Wyżynach, Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani, weźmiemy jeden czy dwa zespoły, które będą z nami współpracowały. Pamiętam, że tych zespołów było kilka lub kilkanaście, dzisiaj już nie wiem powiedzieć, i między innymi przyszli młodzi ludzie z 5. liceum, zdaje mi się, wchodzącego w Bydgoszczę i pokazali swój materiał. W porównaniu z tymi wszystkimi zespołami, których przysłuchiwaliśmy wtedy, oni byli tacy trochę inni, dlatego że mieli saksofon w swoim składzie, mieli gitary, mieli bas, mieli perkusję, mieli wokalistę bardzo ciekawego. I jakoś tak podjąłem decyzję, że właściwie ten zespół należałoby zostawić w placówce i tak się stało. I tak zaczęła się moja współpraca z zespołem Varieté. Zaczęliśmy rozmawiać trochę z Grzegorzem o muzyce. On miał swoją wizję, ja zupełnie inaczej podchodziłem do muzyki. Muzyka była dla mnie zawsze pewnego rodzaju komunikatorem z drugą osobą. Natomiast on, jego komunikatorem był tekst. Ja poznałem wtedy po raz pierwszy w 83 roku, usłyszałem zespół Warsaw. Później Joy Division. Zwykle zaczynam od kłamstwa, potem jest coraz lepiej. Zwykle zaczynam od kłamstwa, potem jest coraz lepiej. I myśmy zaczęli tworzyć muzykę swoją, nie naśladując Joy Division, bo to nawet nie można było naśladować tej muzyki. Ona była tak oryginalna i grana w taki sposób, że byłoby to po prostu głupie. Zaczęliśmy grać próby i pamiętam, pojawił się również wtedy Radek Urbański. I myśmy zaczęli eksperymentować z dwoma basami. I to było fajne doświadczenie. Materiałem pojechaliśmy do Jarocina. Przed samym chyba Jarocinem zrobiliśmy otwór klaszcząc dłoń. Całą konstrukcję tego utworu oparłem na flażoletach. I przez przypadek w ogóle Radek zaczął grać na gitarze i okazało się, że jest o wiele lepszym gitarzystą niż basistą. I pojechaliśmy do tego Jarocina. Zresztą ta nazwa Varieté, nazwę wymyślił Grzegorz.
najpierw jako varieté mort. No i tak się zaczęła nasza historia. Pojechaliśmy na dziko zupełnie, nie zgłaszaliśmy żadnej kasety, nic. Pojechaliśmy na przesłuchania do Joku. To był Jarociński Ośrodek Kultury i tam spotkaliśmy się z Walterem Chełstowskim. W 1984 właśnie to było pierwsze moje zetknięcie się z tym zespołem. Szczególnie też zwróciłem uwagę na bardzo dobre teksty, które Grzesiek pisał. Chyba były lepsze niż Curtisa, tak mi się zdaje. Pamiętam to, że spaliśmy w tym samym miejscu. Pamiętam taką noc w tym Domu Kultury JOK. My tam spaliśmy na korytarzu z siekierą, a oni, pamiętam, zespół Varieté ćwiczył przed swoje utwory i pamiętam, przez całą noc je ćwiczyli. Ja pamiętam, że w tym czasie poznałem, zanim usłyszałem koncert zespołu Varieté, poznałem cały repertuar tego zespołu, już znałem na pamięć. Szczególnie pamiętam, Klaszcze w dłonie by było mnie więcej, pamiętam. To tak często powtarzało się przez tą całą noc, po prostu za ściany było ich słychać. Mówiłem wcześniej o tej takiej konkurencji, powiedzmy, między Mate'em Paul'em. Ja zawsze wolałem Varieté, zawsze. Bo to było bardziej mroczne, bardziej brudne, ale w sensie, myślę, że nie potrafiliśmy grać wtedy za bardzo, ale składało się za to całe serce. Liczy się emocja, liczy się energia i dla mnie tej emocji, tego takiego brudu, ale w sensie pozytywnym, w sensie takiego napięcia, takiej tajemnicy było znacznie więcej w takiej mroczności i mistycyzmu jakiegoś. Na pewno było znacznie więcej w Varieté, tak. Varieté się wyróżniało. Wtedy już były początki tej tak zwanej zimnej fali. Już takie zespoły się pojawiały, co było ogromnym oddechem, ponieważ przedtem ponad połowa zgłoszeń to był heavy metal. No ile można. No, szczególnie, że w heavy metalu już ciężko jest coś fajnego i nowego zrobić. Więc jak się nagle pojawiły zespoły nowo-zimno-falowe, to był ogromny oddech. I ja w Varieté z tych tysięcy zespołów, które przeszły przez moje ręce, będę pamiętał zawsze, bo to było coś przeszywającego. I to, że Grzesiek zawsze był taki bardzo serio. W ogóle z trudem sobie przypominam, że szczerze on się uśmiechał. Grzesiek miał zawsze taką serio martwą twarz. I w końcu, no, Grzesiek nie jest bardzo duży, nie jest bardzo mały, ale nie jest też bardzo duży. I ten głos, który się z niego wydobywał, był w pewnym kontraście do jego wielkości fizycznej, tam nie wiem, 1,75 m, tego typu. I to robiło oszałamiające wrażenie. Po prostu ja się czułem, jak ich słuchałem, przygnieciony w najlepszym i pozytywnym rozumieniu tego słowa. No i oczywiście się w nich zakochałem, no bo co, no. Nie dało się i w tym MOKu zagraliśmy następnego dnia, bodajże mieliśmy zagrać drugi raz. I graliśmy właśnie chyba Rozbite lustra i Klaszcząc dzwonię. I pamiętam, Jacek, grając na perkusji, pomylił się przez chwilę i graliśmy przez moment w takim kontrapunkcie.
I wtedy Chełstowski mówi, no nie, no panowie, wy jesteście po prostu świetni i dobra, gracie na drugiej scenie. Zresztą od razu spodobały się jak gdyby teksty Grzegorza. I zawsze byłem zakochany w zespole Siekiera i zawsze marzyłem, żeby w tym zespole grać. To ja wiem. Oni zawsze o 10 szli spać, natomiast my rozdrabialiśmy trochę. Trawka, te sprawy, Samosiejka. Myśmy oglądali przez lupę liście takie zielone, różne, dziwne, nie? Dużo śmiechu, kupa zabawy. Nie byliśmy zespołem raczej poważnym na zewnątrz. Wszyscy oczekiwali jakichś takich, wiesz, dołujących, wiesz, klimatów, wiesz, poważnych, wiesz, życie, śmierć, wiesz, twarz spadająca i tak dalej, nie? A prawda jest taka, że Varieté było takim, wiesz, taką grupą po prostu, wiesz, niesamowicie pozytywnie, optymistycznie, wiesz, ja pamiętam, że praktycznie każdy nasz pobyt razem, gdziekolwiek jechaliśmy, czasami wiele godzin, to była po prostu jedna fala śmiechu po prostu. Poważnym byliśmy na scenie, natomiast życiowo byliśmy bardzo, bardzo radosnymi chłopakami. A w ogóle cały zespół bardzo pogodny wewnętrzny. To jest właśnie fajne, że wiesz, wydawali na koncertach taki mróz, który był porywający, pełen siły i mocy, bo taki mróz wiesz, to przerażenie to jest porywające, to jest takie przerażenie, które budzi w tobie, wiesz, soki życiowe, no. A z drugiej strony w tym samochodzie, w którym podróżowaliśmy, najczęściej że to były samochody, z których odlatywały koła, wiesz, które się ledwo, bo takie były czasy i takie było życie. A w tym samochodzie, który był, wiesz, pełen oparów tytoniu, tudzież i nie, chyba nie było wtedy, nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek tam palił jointy. Raczej piwko było taką podporą, wiesz, Kujawie, było podporą, wiesz, na nasze. Tam też zaczęła się nasza taka znajomość z Igorem Czerniawskim, z IRL i z Pawłem Kukicem. I to było w 84 roku dokładnie. Jeśli mówimy o zespole Varieté i mówimy o Jarocinach, to jest taki przykład zespołu, który z tym Jarocinem był wyjątkowo blisko cały czas, bo się zaczęło od wyróżnienia. Potem była, tak, Złota Dziesiątka, potem była tam gdzieś po drodze nagroda burmistrza, nagroda publiczności, potem, no czyli cały czas ten Jarocin gdzieś się tu pojawiał, pisze historię zespołu Varieté, to ten Jarocin cały czas i w latach 90. również. Mnie ten zespół utkwił przede wszystkim na samym początku, czyli ten moment, bo oni powstali 83 mniej więcej, tak, potem był 84, był pierwszy Jarocin, potem 85, czyli te pierwsze lata. No bo to było najbardziej szokujące, że tu u nas w Polsce się pojawił ten nurt i ta chłodna, zimna, mroczna, jak ją tam zwał, fala się gdzieś pojawiła. Z Varieté to ja się zastanawiałem, jak to opisać, ale to rzeczywiście jest tak, to jest ta dygocząca gitara, która powodowała takie napięcie, że ciarki przechodziły. Nie płacząca, dygocząca, ten przeszywający głos Grześka, właściwie taka melorecytacja i ten głos w połączeniu z tekstami, to ja widziałem, że nawet najtwardszych głupków na widowni, którzy tylko oj, oj, oj i nic więcej, że oni stali jak wmurowani, ja też. I tam nie było innego wyjścia. Jak się słuchało Grześka i Varieté, to człowiek musiał się zastanowić nad własnym życiem, po prostu. Sam fakt w ogóle wystąpienia na scenie był zajebisty i to też zmieniło nasze życie i stwierdziliśmy, że warto to robić, że ludzie jednak tego słuchają, że ktoś potrzebuje takiej muzyki. Natomiast grali ten koncert w Odnowie z takimi zespołami jak Kult, jak Kill Love,
jak warszawskie formacje i w tej chwili, i wtedy Varieté zagrało i zagrało zupełnie inną muzykę. Oni grali tak dosyć specyficznie, bo był taki był fragment tego koncertu, gdzie oni grali na dwa basy na przykład. To takie było zastanawiające dla niektórych, dlaczego te dwa basy są używane, ale były te basy były właśnie w tej muzyce, którą Grzegorz z kolegami tworzył wtedy bardzo, bardzo potrzebne i one się tam sprawdzały. Pamiętam, jak wrócili z Jarocina, bo w Jarocinie właściwie zespół odniósł sukces, to był taki pierwszy medialny sukces zespołu Varieté i wtedy został zespół zauważony na arenie ogólnopolskiej. I zaczęła się wtedy właściwie ich ogólnopolska kariera, powiedziałbym, bo rozpoczęli właściwie swoją artystyczną przygodę, która trwa właściwie do dnia dzisiejszego. Wróciliśmy pełni, że tak powiem, zapału do nowych rzeczy po tym Jarocinie, po tych festiwalach. I przyszedł taki czas, że chcieliśmy zarejestrować ten nasz materiał. Cały ten materiał przepadł gdzieś, ja nawet nie mam tego materiału, więc jest to chyba rzecz już nie do odtworzenia. To był fajny, zgrany zespół. Sławek na saksie, Jacek Ból na perkusji. Powiem ci tak, to mógł być rok 1988, tak mi się wydaje. To w ogóle jest związane z historią mojego życia trochę, bo to jest sam początek grupy Miłość i wtedy, kiedy zaczynałem w niej grać, myślę o tym, jak poznałem Tymańskiego. I przyszedł do mnie do domu z niejakim Rupieciem. I był trochę pijany, czy jakiś taki śmieszny, czy upalony. I była u mnie gitara, byli moi koledzy. I on wziął gitarę i zaczął mi mówić, wiesz, jest taki właściwie najlepszy polski zespół. I ten zespół nazywa się Varieté, słyszałeś? Ja mówię, nie, to śmieszna, teatralna nazwa, trochę francuska, wiesz. Trochę kojarząca się bardzo z teatrem Varieté. I zaczął śpiewać piosenkę do dzisiaj. Dzisiaj pamiętam, jak wziął gitarę i takim bardzo poważnym, z taką bardzo poważną miną, wiesz, trochę no, za poważną, zagrał mi klaszcze w dłonie, by było mniej więcej. I ja byłem zaszokowany, bo myślałem sobie, kurwa macie, co za straszna, manieryczna sytuacja, okropnie manieryczny facet, jakim jest Tymański, okropnie manieryczna piosenka, do granic zmanierowana. I potem jeszcze było, pamiętam tekst, który Rychu akurat wtedy zaśpiewał, mówię o tym oni oczywiście, że ktoś rozsypał, czy ktoś nagle rozsypał kamienie, nie pamiętam. Nie pamiętam, co on wtedy, no nieważne, w każdym razie ta nazwa utkwiła mi w głowie. I właściwie to był czas, kiedy taki kontakt z zespołem Varieté mi się zerwał. Utwór i znowu ktoś przestawił kamienie. Też powstał w bardzo prosty sposób. Pamiętam, Jacek Ból przyszedł do mnie do domu i myśleliśmy sobie, graliśmy. Jacek tam miał pałeczki, ja miałem basik. I wymyśliłem tą linię melodyczną. No i spotkaliśmy się, zagraliśmy i powstał z tego utwór. Jak się później okazało, najbardziej chyba znany utwór zespołu, dlatego że znalazł się na liście przeboju Marka Niedźwieckiego. Co w ogóle jakoś też nam wtedy dało skrzydła. I zaczęliśmy pracować nad tym materiałem Bydgoszcz. Ja wtedy zafascynowany też pewną ekspresją, jaką w sobie miał Nick Cave i Birthday Party. Feels
zacząłem pracować nad takim, taką formą basu, która jednocześnie ma w sobie drive, a z drugiej strony melodię. I tak powstał utwór pod tytułem Pociągi na wietrze. Ja wtedy słuchałem dużo kabaretu Voltaire i Birthday Party, ale również Pereubu. Zaczęliśmy pracę z Tomkiem Dolnem. Oni tam po prostu bardzo spokojną muzykę sobie uprawiali, wbrew pozorom spokojną, bo ona tak i tak ruszała ludzi po prostu w tom i z powrotem. Parę koncertów, które ja widziałem bez siebie, jeszcze nie grając w Varieté, to myśmy tak i tak nadawali generalnie na podobnych falach muzycznych, nie? Obojętnie, czy to był czad w Abadonie, czy spokojna, mroczna muzyka w Varieté, ale coś w tym jest wspólnego, jak gdyby, nie? Cieszę się, że kiedyś się w sumie zeszły na nasze drogi tak naprawdę i mogliśmy, wiesz, wspólnie po prostu pomuzykować sobie, nie? I wtedy usłyszałem, jak brzmi dobrze grająca Dolnowa kapela na własne uszy. Wtedy to usłyszałem. Wtedy zobaczyłem po prostu coś takiego, co mnie naprawdę przygniotło. Jak zobaczyłem Kaźmierczaka, wiesz, jak zobaczyłem Mareczka, wiesz, Ptycha, jak zobaczyłem, jak to brzmi, kto totalnie brzmi po prostu. Pamiętam, że wiesz, tego nie widać tutaj, ale normalnie mi się robi gęsia skóra. Wiesz, to była naprawdę prawdziwa muzyka. Naprawdę prawdziwa muzyka. I wszystko mi się wtedy podobało. Mi się wszystko zaczęło podobać. Wiesz, to jest niesamowite. Jak to jest czasami masz taką sytuację w życiu, że strasznie kogoś nie znosisz, bo go nie znasz. I bo się do niego uprzedzasz, bo ten ktoś nie podaje ci ręki, albo no nie wiem, no nie zwraca na ciebie uwagi, albo jest taki wielki, taki wielki. I nagle masz tego kogoś przy sobie, albo nawet jesteś w tym kimś, no myślę sobie o sytuacji tu. I nagle zaczynasz strasznie wszystko kochać. To oczywiście jest psychologiczna historia, ale tak to wtedy było. No i zaczęła się nasza przygoda. W tym programie o poezji. Zaczęła się nasza przygoda, która dla mnie była niesamowitym doświadczeniem. Bardzo, bardzo, bardzo fajnym doświadczeniem. Zobaczyłem, że ludzie grają po swojemu i właściwie każdym byłem zafascynowany. Każdym. Wiesz, że Dorn potrafi tak porządnie przyłoić, wiesz, i to wszystko się trzyma kupy. Wiesz, że Ptychu, że oni razem, wiesz, są tak strasznie razem i że ta sekcja tak pulsuje, że wątroba żyje po prostu od tego. I Mareczek, który po prostu to, co on robił na tej gitarze, wiesz, skalę, który
poruszał się w jakimś niesamowitym świecie, wiesz, frygijskich, żydowskich, wiesz, takich skal. No, nawet nie wiem, czy Marek jest do końca świadomy tego, co on... Ja dzisiaj, jak słucham Varieté, słyszę tak naprawdę dzisiaj, jakie to są składowe, jakim posługuje się harmonią, jaką abstrakcyjną harmonią. To. No i Grzesiek, który po prostu, wiesz, zawsze stał w miejscu. Na stopniach, wiesz, kolei żelaznej po prostu. Wszystko to, co... To wiesz... Gdybym ja usłyszał taki zespół, wiesz, gdyby był z licealnej, gdyby to było z licealnej kanciapy, wiesz, po kamery pomyślałem sobie, bo następny bym sobie pomyślał, wiesz, jakiś męczennik, który po prostu, wiesz, chce być drugim, nie wiem, Majakowskim, drugim, wiesz, nie wiem, kim, no jakimś takim, nie wiem, Ian Curtisem, wiesz, jakaś męka kolejna, nie? A tymczasem nie. Znaczy, myślę, że też to, co oni kiedyś grali i to, co teraz grają, to jest całkowicie co innego i jakoś się odnajduje w tym, jako młody człowiek i ta muzyka jakoś też tam przemawia do mnie i nie czuję się tutaj jak wśród dinozaurów Cold Wave. No to właściwie niemożliwe jest nie granie. No, trzeba by mnie po prostu utopić, żeby przestał grać. No to... czy słuchać rozwój tej kapeli, jak ona się zmienia na przestrzeni lat, niż słuchać tego samego, czyli patrzeć ciągle na żywe skamieli. Ciężko mi znaleźć coś takiego, co można byłoby porównać przy naśladowcu zespołu Varieté. Uważam, że na polskim rynku ten zespół jest za mało prezentowany i za mało promowany. Brak jednej rzeki, płynącej z gór do morza, po której można by żeglować łodzią. Żeglować łodzią. Zabraliśmy się za nagrywanie płyty Nowy Materiał, chyba to się nazywa Nowy Materiał. I całą płytę nagraliśmy w sposób specyficzny, gdzie graliśmy różne takie sesje otwarte przez wiele dni, z których powybierane zostały pomysły, które dalej nie może nie do obróbki, ale które jakby na bazie których można było po prostu pracować, zrobić z nich konkretne utwory. Nie? I tak powstała właśnie cała ta płyta. Byliśmy bardzo z niej zadowoleni. Odświeżyła nas w sposób znaczny. Zmieniło się trochę podejście do standardowego, takiego rockowego ujęcia. Przez co najnormalniej w świecie poszliśmy do przodu. I wewnętrznie, i w ocenach krytyków tak też było. Zespół, jeżeli chodzi o jakość muzyczną, uważam za jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszych obecnie zespołów, które grają w Polsce. Mówię tutaj o po prostu instrumentalistach, którzy są znakomici, mają doskonałe wyczucie dźwięku, potrafią znakomicie zagrać w ciszę. Że można włączyć płytę Varieté, obojętnie którą, i przesuwać ją od początku do końca w jakimś mistycznym transie. Jest po prostu super. Można się czegoś po prostu z tej muzyki dowiedzieć, nauczyć, coś poczuć. No jest to na pewno coś niebanalnego, oryginalnego do dzisiaj. Są takie zespoły, których nie trzeba słuchać na bieżąco non stop, bo weszło ci totalnie w krwiobieg. I chyba takie są zespoły Varieté. No Varieté jest po prostu ogromną częścią mojego życia i wszystkich muzyków, którzy
którzy w tym projekcie grali i biorą udział, czy brali udział, na pewno nie pozostawało bez jakby... nie pozostawało obojętnym. To nie jest zespół, gdzie, w którym po prostu się przychodzi i jak powiedzmy to wielokrotnie w składach jazzowych, nieważne jest kto kim jest, tylko ważne jest po prostu jak zagra, nie? No tutaj jednak nie może być czegoś takiego, jednak jakaś ta, nie chcę mówić o jakiejś chemii, która jest tak wyświechtanym słowem teraz, ale jakąś, no musi, mi się wydaje, że jednak jakaś symbioza musi istnieć, jakieś przeniknięcie po prostu, jakiś wspólny strumień potem z tego musi powstać, nie? To się wszystko przedostaje. A co się przedostaje, tego nie wiem, no może jest jakiś ten metafizyczny przekaz, który gdzieś tam kiedy się pojawia, to tutaj, ujmując to w słowo tajemnica, no to już jest w ogóle dotykanie rzeczy magicznych. Nie dbam o inny miecz. Nie nawróciłem się, nie dbam o mecz. Możesz tylko kupić bilet mi, możesz tylko kupić bilet mi last minute. Możesz tylko kupić bilet mi, możesz tylko kupić bilet mi last minute. Last minute. Mam wrażenie, że te klimaty poznałem, jak to powiedział jeden z moich kolegów poetów, że zna już zapach podszewki tego miasta i coś w tym było, że wiesz, Bydgoszcz jest pewnie też cudownym miastem, ale ono zostało już poznane, została rozpoznana, została poczuta, została zrozumiana i jakby skończyła się jej wartość inspiracyjna dla mnie i w związku z tym postanowiłem poszukiwać dalej. Byłem w Nowym Jorku, teraz jestem w Warszawie. Nie wiem, czy zostanę tutaj na dłużej. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie on decydował o tym, jakie warietę było, jakie warietę jest i myślę, że Grzegorz Kazimierczak to właśnie jest warietę. Płyta Bydgoszcz 86, o której nieraz słyszałem, dużo o niej pisano w monografiach czy też w artykułach o warietę. Zakupiłem tę płytę i dla mnie to był totalny szok, bo zrozumiałem, że byli kiedyś bardziej radykalni niż sądziłem, że są, prawda? Jeżeli chodzi o brzmienie. No i później nowy materiał i wspomniany koncert w Świętym Janie oraz w Żaku i totalna zmiana brzmienia. To już się zaczęło szykować zupełnie nowa przygoda. Przygoda, która w konsekwencji też zaowocowała płytą, ale już nie z sekcją polską, tylko z sekcją amerykańską. Z Włochem i z po prostu czarnoskórym basistą, więc niezwykle ciekawa historia muzyczna dla nas i dla nich pewnie też, bo to zetknięcie się z taką harmonią słowiańską było dla nich czymś, jak to określali, też o tyle ciekawym, że nie mieli wcześniej do czynienia z graniem w takich harmoniach. Thank you.
ostatnią płytę, czyli Zapach Wyjścia, jest o tyle ciekawa, że nagraliśmy ją niechcący, można powiedzieć, w Stanach, w Nowym Jorku, ponieważ kilka lat wcześniej pojawił się tam w Nowym Jorku nasz polski menadżer Andrzej Cierkosz, który za punkt honoru, czy też ambicjonalny, obrał sobie taką sytuację, żeby nas zaprosić do tych Stanów. My do tych Stanów pojechaliśmy, zagraliśmy tam parę koncertów. No i tak się stało, że znaleźliśmy tam muzyków, czyli Donalda i Luigiego, którzy byli fantastyczną sekcją i tak dobrze nam się z nimi grało, że postanowiliśmy nagrać materiał. Ten materiał został zarejestrowany w dużej mierze właśnie w Nowym Jorku. Przyjechaliśmy do Polski, zaczęliśmy go jakby kończyć. No i w ten sposób w tej polsko-amerykańskiej koło kooperacji nagraliśmy następną płytę. Varieté w Nowym Jorku, Varieté na rynku amerykańskim. Uważam, że bez problemu ten zespół odnalazł się na tamtym rynku. Z tej przyczyny, że po prostu jest zespołem na takim poziomie artystycznym, który przetrwa za granicą. I może to być Londyn, może to być Berlin, może to być Paryż. A żyjemy w świecie, nie chcę tutaj banalizować, w dobie internetu, gdzie po prostu przebywanie w określonym miejscu w świecie nie jest żadną przeszkodą, żeby funkcjonować normalnie w porozumieniu z krajem rodzinnym i tak dalej. I może tak dużą przyjemność mi sprawiało to, że na przykład, wiesz, dawałem tym moim Amerykanom tą muzykę, którzy, wiesz, przecież oni nie znali tych tekstów, nie? A powiem ci, odbiór był wyjątkowo dobry po prostu. Oni bardzo często byli wręcz osłupieli. Jak to możliwe, że ktoś, wiesz, ktoś tu porównywał do Dorsów, bo wiesz, Varieté jest wyjątkową grupą, wiesz, i to była też jakby moja przyjemność pracy nawet w Polsce w Varieté, że gdziekolwiek jechałem, gdzieś do jakiejś grupy czy do klubu, w momencie, kiedy mówiłem, że z Varieté jestem, to zawsze pojawiała się jakaś taka, wiesz, nutka poważania. I ja myślę, że wiesz, Varieté całkowicie na to zasługuje. Wydaje mi się, że chyba jest to jeden z niewielu zespołów w Polsce, który nagrywa tak różne albumy w krótkiej albo dłuższej odległości czasowej i w każdym z tych przedsięwzięć się sprawdza. I tak naprawdę każdy album jest czymś w rodzaju koncept albumu. Farby leżą w pudełku. Jeszcze nic nie jest dotknięte. Varieté jest rozpoznawalne. Pierwsze kawałki Varieté, one do dzisiejszego dnia się bronią, one się nie zestarzały. Może one mają inną aranżację, bo się trochę inaczej gra w końcu. To 20 lat zespół funkcjonuje, więc to zupełnie inaczej podchodzi się do brzmienia tego zespołu. Ale jednocześnie czuję takie dobre brzmienie tej kapeli. Właśnie zdarzały się momenty i właściwie gra się chyba po to. Darek, ty sam też grasz, wiesz, że gra się również po to, żeby były te jakieś magiczne, metafizyczne momenty połączenia pomiędzy tobą, który występujesz na scenie, a pomiędzy ludźmi, którzy są na widowni. I czasami tak jest, że zaciera się po prostu sytuacja. Czy ty jesteś na widowni, czy ty jesteś na scenie, oni są na widowni, po prostu jest jedno. I mówimy o tym samym. I ty wiesz, jak do nich mówisz, to trafiasz właśnie w te momenty, w te punkty, które po prostu są właściwe. I wiesz, są takie sytuacje, że one się zdarzają. I zdarzają się wtedy, i zdarzają się teraz. To mi się wydaje, że to nie jest w tej chwili najważniejsze, co zostało zrobione. Istotną kwestią jest to, co jeszcze ci ludzie mogą z siebie wykrzesać i co polskiej i nie tylko polskiej publiczności pokazać. Wydaje mi się, że wiele o tym właśnie świadczą co najmniej 3-4 ostatnie płyty. Ale jak już się ukazała ta płyta z tą klatką taką schodową na okładce, to jest wspaniała płyta. Zespół Varieté jest dla mnie idealnym, w ogóle mogę można powiedzieć takiego przykładem takiego zaistnienia poezji w muzyce rockowej. Wybitny zespół. I ta płyta jest moja jedną z moich ulubionych polskich zespołów. Pierwszej dziesiątce na pewno, jakbym miał ułożyć taki ranking
polskich płyt, no to ta płyta z powodu te pierwsze 1000 to spokojnie by się znalazła. Chodź do nas! Jeżeli w tym kraju chcesz zarabiać jakby ze sztuki, to niestety są potrzebne pewnego rodzaju kompromisy. Ja sobie tak, to wytłumaczyłem, że nie będę na te kompromisy w twórczości szedł, tylko po prostu staram się być bezkompromisowy, jeżeli nawet muszę zarabiać pieniądze w inny sposób. Lub płyta jak powstanie, to powstanie, nie mamy żadnego kontraktu ani nic takiego, że to musimy na jakiś konkretny dzień coś robić. Także po prostu staramy się jakoś się polubić, bo to jednak też bardzo ważne w zespole i po prostu się spotykamy, gramy. A jak coś z tego wychodzi, się cieszymy z tego. No i czekam, tak jak mówiłem, na nową płytę. Bardzo proszę, koledzy, nie marnować swojego talentu, ponieważ artysta ma misję wobec swojego narodu i powinien nagrywać, póki żyje. Skąd idziesz, chłopcze? Z ciemności? Co tam robiłeś? Udział w takim przedsięwzięciu, jakim jest Varieté, to na pewno dla mnie duża satysfakcja i nie ma co ukrywać, także prestiż. Ja też Grzecha bardzo, bardzo cenię za to, co robi, za to, co robił i będzie robił pewnie. Wojtek Woźniak, tyś, doskonały basista. No, bardzo fajnie się z nim grało, szczerze powiem. Myślę, że kiedyś jeszcze wspólnie zagramy jakiś dźwięk, jeden, może trzy, nie? Uważam, że na polskim rynku ten zespół jest za mało prezentowany i za mało promowany. W sumie dobry pomysł, żeby grać przed kamerami, to wtedy jak tak czas mija i człowiek się bardziej jakby mobilizuje, nie? Reżyser to ma kłopoty, no ale się przejściowy.
ale myślę sobie, że do tej płyty, do tego koncertu w Teatrze Stu, ten zespół był bardzo cult, nie? Że oni realizowali to zadanie. Jakby miałem takie wrażenie, że uczestniczyłem trochę w takim ostatecznym rozliczeniu się chłopaków z tamtymi czasami, Grześka z tamtymi czasami. Miałem tą okazję, czyli to było trochę już takie, no to bye bye, do widzenia, już nie będziemy cierpieć, już nie będziemy tam się ten stać na stopniach, rozrzucać kamienie, nie, już wiesz, już jakby jest inny etap i to też jest, no jestem też pełen szacunku, że ja miałem takie poczucie, że oni jakby byli też tego trochę świadomi, że jakiś czas minął, że ich życie się zmieniło, że oni dorośli gdzieś tam. Ale wiesz, z tym saksofonem, to z tym jazzowym, to jakoś tak, to nie było jakoś tak specjalnie super, myślę, odkrycie. Ja myślę, że tu, wiesz, nie wiem, ale tak myślę sobie, że to chodzi o to, że muzykę jednak tworzą ludzie. I że to chodziło o to, że oni chcieli, żebym ja przyszedł. To co, jedziemy. Po trzech latach właśnie po Warszawie udało mi się zamieszkać w domu, w którym mieszkał kiedyś Miro Białoszewski, jeden z moich ulubionych poetów, laborant języka. Mieszkał tutaj obok, trzy klatki dalej, na 9 piętrze, ja mieszkam na 10, chociaż pod tym poziomem, pod tym względem to wyższy poziom. Napisał tu książkę Hamowo. Książkę Dzień Hamowo. Poezję, tak jak Grzegorz to robi, gra, tworzy, to jest ciężki kawał chleba, on to robi dobrze. Myślę, że Grześ, kiedyś się spotkamy, nie? Że moja żona, a wtedy jeszcze dziewczyna, była nim zafascynowana. Już do tego specjalnie tego kontaktu nie. Także Grzesiu, podziękuj mi, bo po tych 30 latach to ta gościa troszeczkę się zmieniła. That didn't end. Oh. I'm waiting till it leads me off itself. I'm waiting till it leads me off itself. I'm waiting till it leads me of itself. I'm waiting till it leads me of itself. To my daily bed. Cześć. Cześć. Do zobaczenia. Pozdrawiam cię. Hej, hej.